Republika Dominikańska jest dla mnie wyjątkowa. Dominikanie są niesamowitym zakonem i uważam, że z nimi pielgrzymka jest po prostu jedną z najlepszych spędzonych. Jest tu energia, jest tu miłość, jest tu wiara, jest tu różaniec, ale jest też zabawa, więc jest po prostu przecudowna. I podróżować tylko do naszej Najświętszej Maryi Panny to jest wystarczający powód. Hasłem, któremu towarzyszyło, było powiedz tylko słowo, które oczywiście możemy dopełnić, a będzie wypełniona wola Twoja. To słowo nam towarzyszy, ponieważ centrum naszego życia duchowego jest głoszenie właśnie Słowa Bożego i chcemy zachętę do czytania Słowa, ale także do dzielenia się Słowa przekazać naszym wiernym. To jest moja pierwsza pielgrzymka w ogóle w życiu. Nie ukrywam, że to przeżycie było naprawdę bardzo fajne. Jestem tu drugi raz i polecam każdemu. Z Dominikanami ruszyłem i tak naprawdę wszystkich ojców i braci, których poznałem, po prostu polecam wszystkich serdecznie. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, jak może zresztą w tle słychać. W ogóle pochodzę z Krymu, ale 10 lat już mieszkamy w Kamieńcu Podolskim jako biegacy i bardzo lubię tę pielgrzymkę, chodziłam w ubiegłym roku, a do tego za 30 lat temu 4 razy też chodziłam, bo jestem kształtowana przez Dominikanów w Jalcie na sprawdzie i bardzo lubię tę pielgrzymkę Dominikanów, ich duchowość i no... Ta pielgrzymka dla mnie takim znakiem, że Maria wysłucha nas i że będzie pokój na Ukrainie. Amen, amen, alleluja, 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 amen, amen, alleluja. On naszym Panem jest, radujmy się wszyscy, on naszym Panem jest, radujmy się wszyscy. Przygotowałaś do chrztu na sprawdę i przed chrztem powiedziałaś się ojciec, że musisz pójść w tym pielgrzymki, żeby popatrzeć, co to jest kościół. Bo mieli taki mały parafii, bardzo stary i no, powiedział, że widzisz na sprawdę, co to jest kościół. I to dla mnie było wielkim przeżywaniem ta pielgrzymka przed chrztem same. Вот. No a teraz już idę z synem. On idzie w innej grupie, ale dla niego ta pierwsza pielgrzymka i myślę, że też dla niego to świadectwo będzie takiego kościoła. Pokłońmy się przed nim, on naszym Panem jest. Pokłońmy się przed nim, on naszym Panem jest. Pokłońmy się przed nim, on naszym Panem. Amen, amen. I wszyscy razem! Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja. Najbardziej być może taka nietypowa jest grupa Pokuta, to znaczy, w której jest bardzo dużo ciszy, właściwie nie ma śpiewu oprócz śpiewu liturgicznego.
Być może są trochę cięższe warunki. Ona też jest najmniej liczna. Jest grupa dla młodych dorosłych, Rafael, którzy jeszcze nie mają, albo mają rodziny, ale nie mają dzieci. Dla tych są grupy rodzinne. Jest grupa przystań dla szkół średnich. Beczki, dwie, które głównym trzonem są, jest duszpasterstwo akademickie w Krakowie, ale też inne duszpasterstwo akademickie z całej Polski w tym uczestniczą. I wreszcie jest grupa dorośli, tak ogólnie nazwana, czyli grupa, która modli się, ale powiedzmy no, mniej skocznymi może melodiami niż przystań. Istnieje tu również grupa cisza, której dużo jest poświęcone czasu również na ciszę, ale również na muzykę liturgiczną, powiedzmy muzykę w wielogłosie, więc one mają trochę różnymi stylami się charakteryzują, pewnym innym rytmem. Rzeczywiście każdy może sobie dobrać taki charakter, którym najlepiej mu się idzie. Na pewno można powiedzieć, że jest ciężko, jednak kilkadziesiąt kilometrów przejść w ciągu dnia jest naprawdę ciężko, ale przychodzi ten odpoczynek i jest naprawdę, to jest takie orzeźwienie. Warto, naprawdę warto. To trwa, że to jest proces i w tym procesie dzieją się wielkie cuda po prostu. Myślę, że to są takie momenty, kiedy jeszcze bardziej wchodzimy w głąb siebie i łapiemy kontakt z tym pierwiastkiem boskim, który jest wśród nas, w środku, w duszy. Jezus Chrystus moim Panem jest! Alleluja! Rafael, jesteś z nami, nie słyszymy Was, Rafael! Alleluja! Chrystus moim Panem jest! Alleluja! Ha! Się! To się nigdy się nie czuje, to każdy czuje osobiście. Ja prawdę mówiąc zawsze mam to wzruszenie, jak człowiek skręca w lewo, prawda? I skręcamy w lewo, jest po raz pierwszy. Jesteśmy na tej ostatniej prostej. To człowieka ogarnia wzruszenie i no masę różnych spraw, jeżeli tym bardziej kroczyliśmy, czy idziemy w pielgrzymce, tak jak ja, już wiele razy, to te obrazy, doświadczenia się trochę na siebie nakładają, nie? Bo jest pierwsze doświadczenie, w każdym roku idziemy trochę inni, nie? Ja pierwszy raz szedłem w pielgrzymce, jak miałem 15 lat, teraz mam 46, więc wiadomo, to są różne doświadczenia, ale jakieś to pierwsze wzruszenie pozostaje. Ogłosimy rządy Twe! Cześć! Weź mnie do ziemi swej! Zwyciężymy w imię Twe! Ogłosimy rządy Twe! Taka dominikańska, ona bardzo taka, jak to powiedzieć, bo żeby opiekowaliście innymi, tymi, kto razem z nami idą, że taka rodzina dominikańska idzie. Вот. I bardzo lubię grupę ciszy i zawsze chodzę w grupę ciszy. Mi dużo podoba się, że mamy czas i na modlitwy, i na ciszę, i na śpiewanie. No i jak to, jakoś to bardzo cieple zawsze iść w tej grupie. Dzięki. La 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 la
dla mnie osobiście była to taka droga, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jestem w stanie ją przejść, tak? Pokonać swoje słabości, no i spotkać się z Maryją. Na pewno jest to nowe przeżycie i no, idziemy do Maryi, modlimy się o to, co, o nasze po prostu wewnętrzne sprawy. No o pokój na Ukrainie, zwisno. I mam męża w wojsku i dlatego na froncie i też modlę za niego. Modlę za rodzinę, za błogosławieństwo i modlę za wszystkich Polaków, którzy pomagają i naszej rodzinie. I w ogóle cała Polska dopomaga Ukrainie. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Naszą tożsamością dominikańską jest głosić wszystkim na wszystkie sposoby, więc życie w drodze jest w ogóle jakimś doświadczeniem chrześcijańskim. I pielgrzymka jest tylko takim kilkoma dniami, które mają nam przypomnieć, że całe nasze życie jest drogą do nieba. Panie, chcemy powiedzieć amen na każde słowo, które nam dałeś. Duchu Święty, mówimy amen na każde słowo, które nam dałeś. Amen. Chodźcie, powołają nas, a Duch niech działa. Duchu Święty przyjdź, Duchu, widzisz moje serce.